Istnieją plany. Król zwojów jest to ktoś z zewnątrz, który pisze Izraelowi plany, plany działań. Więc nie są to plany pisane przez Izrael. Oni dostają gotowe scenariusze. One do nich przychodzą. Ktoś im je pisze. Jakiś król, ktoś bardzo inteligentny, posiadający ogromną wiedzę. Wiedzę nie tylko z tego świata. I popatrzcie, na kogo król zwojów się patrzy, na wyrocznię. A wyrocznia jest to wiedza płynąca nie z tego świata. Wyrocznia to wizje, obrazy, przeczucia, które otrzymuje z zewnątrz, z innych poziomów rzeczywistości. Są osoby, które to interpretują i na podstawie tych interpretacji tworzona jest wiedza, tworzone jest przesłanie. Wyrocznia wskazuje na konflikt, ale popatrzcie, że ten konflikt nie jest na karcie odwróconej. To nie jest konflikt zwykły na wyniszczenie, bo karta jest odwrócona pionowo. Popatrzcie na tą istotę duchową. Tu jest jakiś plan, są siły wyższe, nadzorcy, którzy obserwują, monitorują to, co się dzieje. I teraz popatrzcie w tym przekazie, że przekaz nie rozpoczyna się od konfliktu, tylko od planów. Zostały dostarczone pewne plany. Mało tego, nie chodzi tutaj o plany napisane przez jakiegoś człowieka, tylko plany mające jakąś głębię, jakąś duchową podstawę. Tutaj duchowość, duchowy wymiar ma ogromne znaczenie w tym, co się stało i dopiero po tym następuje konflikt, ale konflikt obserwowany, monitorowany. Do nieba idzie wiadomość od ludzi, którzy odeszli w tym konflikcie. Ich wszystkich już nie ma w naszej rzeczywistości. Dlatego odwrócona karta muzy, brak miłości, niskie wibracje, ucieczka duszy od ciała, brak twórczości, brak kreatywności, wielki smutek i ból w sercu. Ale nad wyrocznią, nad jakąś duchową wiedzą, którą uzyskał Izrael, jest karta blokady, ale w pozycji odwróconej, czyli blokada opada. Plany Izraela, pisane, zdobywane przed tym jeszcze konfliktem, się zmaterializują. Ich cele, które do tej pory nie mogły być realizowane, bo była blokada na ich drodze, mogą się spełnić. Blokada opada. Odwrócony Hilarion to jest naukowiec, to jest wiedza akademicka, to są dowody, badania, szukanie sprawców, wiedza o kimś. Karta jest odwrócona i to jest serce piramidy i ta karta jest nad tą duchową istotą, która obserwuje konflikt. To oznacza, że my nie będziemy wiedzieć, kto to obserwuje, kto to nadzoruje, kto napisał te plany, kto za to wszystko odpowiada. To będzie przed nami ukryte. My tego nie zobaczymy. Nie dojdziemy do prawdy. Światło świata będzie pukać, będzie chciało wejść do domu Izraela. Te istoty, które odeszły z tego świata, one poślą Izraelowi światło. Ale to nie jest powiedziane, że on to światło przyjmie.
ale na pewno osiągnie sukces, osiągnięte zostaną jego cele. Tutaj Izrael jest bezpieczny, bogaty, wpływowy i nie patrzy się już na swoich sąsiadów, tylko patrzy bardzo daleko z uśmiechem, bo to jest ta tęcza, czyli oni są zwycięzcy. Rozkład mówi o tym, że Izrael osiągnie swoje cele, będzie to wielki ich sukces, ale my nie dowiemy się, kto przed konfliktem pisał plany, skąd one się wzięły, kto to wszystko nadzorował, kto pilnował, by te cele zostały zrealizowane, dla kogo są te cele, my tego się nie dowiemy, ale po tych celach pojawią się kolejne, dalsze cele. Popatrzcie na tę dodatkową kartę. Rodzinne gniazdko, im jest tam za ciasno, potrzebują wylecieć z tego gniazdka, potrzebują wolności, stąd ten okręt i ta luneta. Potrzebują nowych terytoriów, potrzebują ekspansji, chcą wyjść z tej klatki, w której siedzą.